Ja bym powiedział, że pierwszy problem jest taki, że to było dosyć powszechne, że to, że te pieniądze wyciekały na wszystkie możliwe sposoby, to po prostu to się działo w spółkach Skarbu Państwa i było zaangażowane to tyle osób, że po to, żeby każdą z tych osób sprawdzić, jaką ona rolę odegrała i czy ona później nie pośredniczyła w przekazaniu jakichś pieniędzy, no to jest sporo pracy dla służb. To trzeba każdy taki przypadek analizować i służby no nie mają aż tylu analityków, nie mają aż tylu oficerów, którzy potrafią tego rodzaju transakcje śledzić, żeby się na tych wszystkim, na tych w całym procederze, że tak powiem, zacząć kontrolować go, tak? Mieć pełną wiedzę. No, z pewnością wybierają sobie najważniejsze sprawy, prawda? I wtedy można rzeczywiście bardzo starannie taką transakcję prześledzić i się zorientować, jakby gdzie te pieniądze poszły, w jaki sposób zostały wykorzystane. No tutaj mamy, znowu możemy się powołać na ten przykład Orlenu, który wyprowadził te 1,5 miliarda. No nie bardzo wiadomo, gdzie są te pieniądze, znaczy podejrzewam, że służby podejrzewają, ale nie mają do nich dostępu, więc to są takie właśnie możliwości. Niestety są nadal na świecie raje podatkowe i takie państwa, które nie udzielają pomocy prawnej i wtedy można takie pieniądze zaparkować. Ale znowu, to jest na szczęście dosyć trudne i to wymaga wielu tam jakby zachodu i prędzej czy później jakby mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy, no bo właściwie już, że tak powiem, wykorzystywanie, pranie, znaczy czyszczenie pieniędzy, wykorzystywanie pieniędzy pochodzących de facto z przestępstwa, jakiegoś wyłudzenia, no to już jest pranie pieniędzy. Więc te procedury pozwalają to namierzyć. Natomiast jest to rzeczywiście długotrwałe i pracochłonne. No i gorzej może się okazać, że już tych części przynajmniej pieniędzy nie ma, tak? Bo one gdzieś poszły dalej umownie rzecz biorąc konsumpcję i one są już nie do odzyskania. To jest jakby słabość tych wszystkich procedur, które można zastosować przy badaniu takich transakcji, które gdzieś tam zostały wyprowadzone. Natomiast ja bym powiedział tak, że jeżeli oni twierdzą, że to jest tak, że to nikt się na tym nie wzbogacił, no to ja po pierwsze nie wierzę, ponieważ, że tak powiem, wiele tego rodzaju zapewnień okazało się nieprawdziwych i na koniec okazuje się rzeczywiście, że mieliśmy po prostu jakieś wyłudzenie czy jakąś inną niegospodarność. Natomiast nawet gdyby tak było, to ja bym chciał powiedzieć, no jest jeszcze coś takiego jak korupcja polityczna, to znaczy, że przeleje się na konto jakiejś fundacji, jakiegoś stowarzyszenia albo jakiejś firmy pieniądze i te pieniądze nie zostaną zwrócone pod stołem, ale zostaną wykorzystane na przykład w kampanii wyborczej. Tak? Jeżeli teraz na przykład ujawnia się, że pan kandydat na posła Mejza wydał tam w okolicach Zielonej Góry około 1 000 000 złotych, no to żaden fundusz wyborczy na to nie powiada, nie pozwala. No, trzeba pamiętać, że są limity i kandydat może tylko wykorzystać, żeby nie było jakichś preferencji dla ludzi zamożnych, może wykorzystać tylko określone sumy. Więc jeżeli ten człowiek wydał około 1 000 000 złotych, to znakomita większość tych pieniędzy prawdopodobnie była z jakiegoś nielegalnego źródła. No, ktoś mu pomógł, może to był tego rodzaju przysługa za pomoc w pozyskaniu jakiegoś dofinansowania państwowego, a część tego nie wróciła pod stołem, tylko została zwrócona w formie finansowego wsparcia kampanii wyborczej albo innej jakiejś politycznej akcji, która została sfinansowana, a służyła wszystkim kampanii wyborczej, bo pamiętajmy, że tych kampanii było ostatnio kilka i wszystkie są kosztowne. W związku z czym gdzieś różnego rodzaju imprezy miały się przysłużyć różnym kandydatom. No to jest kwestia interpretacji właśnie, zależy chyba po której stronie mocy się obecnie dany mówca znajduje. Panie Piotrze, wspomniał Pan o tym, że to nie są łatwe sprawy, że no tutaj muszą nad tymi wszystkimi śledztwami wręcz pracować specjaliści. Ja przyznam, że trochę znam KPK, ale nie mamy takiej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej na temat prawa, stosowania prawa itd., itd. Mówię tutaj o szkole podstawowej czy na przykład liceum, bo wiadomo, że jeżeli idziemy na studia kierunkowe, no to wtedy już się zaczyna ostra jazda, ale czy pan uważa, bo ja jestem tego zdania i to jest pytanie jakby z moją tezą, że te rozliczenia, które się aktualnie dzieją, czy próba rozliczeń, czy wręcz zbieranie materiałów dowodowych, bo to jest najważniejsza rzecz, idzie w tempie przeze mnie oczekiwanym, ale większość społeczeństwa ma przeświadczenie, że idzie za wolno, że nikt nie jest zamykany, a
moja teoria jest taka, że jak iść na zarzuty, to trzeba mieć dobre papiery, a nie coś szybkiego, co szybko upadnie. Więc jakie jest pana zdanie na ten temat? Ja jestem jednak sceptyczny. To znaczy wydaje mi się, że przynajmniej niektóre sprawy mogłyby się toczyć szybciej. I mamy informacje o tym, no, na przykład ta sprawa tego przelewu Orlenu, znowu wrócę do tej sprawy trzeci raz, no jednak dosyć powszechnie się mówiło, że są odpowiedzialne osoby, właściwie są już dowody, że doszło do tego rodzaju sprawy, a nikt nie został aresztowany. No jednak ja powiedziałbym tak, no areszt to nie jest wykonanie kary, areszt to jest tylko zapewnienie, aby osoba, która jest, że tak powiem, ważna dla śledztwa, nie mataczyła, gdzieś nie uciekła, nie schowała się. No gdyby tego rodzaju czynności były podejmowane szybciej, skuteczniej, no to myślę, że to byłoby lepiej odbierane przez obywateli. No też sprawa... No ale to się wtrącę, panie Piotrze, przepraszam, to ja się wtrącę. No tak, ale wiadomo, że jeżeli ma się zarzuty, to niekoniecznie musi się to zakończyć aresztem, bo może ktoś współpracować, może się przyznać, może nie wiem, poprosić o małego świadka koronnego na przykład w danym temacie. Ale nadal uważam, że jeżeli mają być te zarzuty, to niech one będą konkretne. I pytanie, czy na przykład w tej sprawie jest wystarczający zakres dowodowy, żeby takie zarzuty napisać, żeby prokurator miał na czym oprzeć swoją teorię przed sądem. Ta sprawa jest skomplikowana, jeżeli chodzi o właśnie poszukiwanie tego, że tak powiem, głównego sprawcy i poszukiwanie pieniędzy. Natomiast z punktu widzenia, jak to zostało przeprowadzone, to nie jest skomplikowane. Tu nie musimy mieć pełnych, kompletnych dowodów w sprawie tego, bo dowody musi mieć sąd, żeby kogoś skazać. Natomiast jeżeli służby mają hipotezę i mają rzeczywiście dosyć dużą jasność, że osoba, która dokonała przelewu tych pieniędzy, albo przekroczyła swoje uprawnienia, albo nie dopełniła obowiązków. Przekroczyła uprawnienia, to jeżeli tak naprawdę w takich warunkach nie wolno było jej tego przelewu zrobić, prawda? Bo nie było należytej, że tak powiem, obudowy tam analizy, czy te pieniądze zostaną bezpiecznie wydane, albo nie dopełniła obowiązku, bo tej analizy nie zrobiła, tak? Nie sprawdzono, czy ten kontrahent jest wiarygodny, czy to wszystko spełnia takie kryteria, jakie muszą być, zasady bezpieczeństwa, jakie muszą być w takich transakcjach przygotowane, więc tutaj na czym dokładnie ta wina polegała, być może nie trzeba by było od razu wyjaśniać, tak? Ale wystarczyłoby stwierdzić, że przez swoje niedbalstwo, przez swoje niechlujstwo, przez być może swoją pazerność, no te osoby doprowadziły do bardzo niekorzystnego rozporządzenia, mieniem bardzo dużej wartości, tak? Ogromnej wartości. Więc tutaj to nie jest tak, że nie byłoby to nieetyczne, niesprawiedliwe, gdyby tego rodzaju zatrzymania dochodziły. No, Prawo i Sprawiedliwość nie miało z tym problemów, żeby przedsiębiorców trzymać po półtora roku w więzieniu, w tak zwanym areszcie wydobywczym. Więc ja oczywiście nie mówię, że mamy powtarzać te metody, no bo to byłaby grube naruszenie praworządności, ale to też nie jest tak, że można być całkowicie bezzemnym. Zresztą też chciałbym się odwołać na przypadek pana ministra Romanowskiego, który okazało się, że rzekomo jest chroniony immunitetem. No wielu prawników, konstytucjonalistów, karnistów mówi, że ten immunitet nie powinien działać. No i ja moim zdaniem, na czym polegało, powiedziałbym, zaniedbanie prokuratury, że oni się nie spodziewali takiego argumentu, tak? Że trzeba to było na tyle solidnie przygotować, żeby prokurator w momencie, kiedy dochodzi do tego posiedzenia aresztowego tak zwanego, żeby kiedy pani sędzia ma wątpliwość, znaczy dochodzi do wniosku, że ten człowiek jest objęty immunitetem, powinien przedstawić takie argumenty prawne, żeby ona nie miała tych wątpliwości, prawda? Bo z większości analiz wynika, że ten immunitet zastępczy członka Rady Europy nie chroni go przed tego rodzaju zatrzymaniem. No i trzeba było wypuścić człowieka i to jest, że tak powiem, no trochę ten wymiar sprawiedliwości wypadł śmiesznie. No. Nie chcę już twierdzić, że to jest bardziej wina prokuratury czy bardziej sądownictwa, ale znowu no, myślę, że też bardziej być może tej pani sędzi, ale powinien się znaleźć na sali, kto by jej to, że tak powiem, rzeczowo wyjaśnił. No. I dopiero wtedy można by się zastanawiać, na ile ona rzeczywiście naruszyła procedury, czy pochopnie wydała decyzję o tym, że ten immunitet istnieje.